Witam serdecznie na kanale moje EDC. Dziś zapraszam Was do recenzji tego oto noża od firmy Spiderco. Jest to konkretnie model Manix 2 Lightweight z głownią wykonaną ze stali CTS BD1. Jak zawsze, zacznę od wymiarów samego noża na początek. Długość złożonego to 118 mm. Jego szerokość w najszerszym punkcie, najszerszym miejscu to 46 mm. Grubość mierzona bez klipsa to 11 mm. Po otwarciu głowni długość nożyka to 201 mm, długość zaś samej głowni to 83 mm, krawędzi tnącej mamy tutaj zaś 75 mm. Nożyk, mimo całkiem sporych rozmiarów, waży jedynie 82 gramy, tak więc jest tutaj bardzo, bardzo lekki. No i też będzie to jedna z jego większych zalet. Ale teraz przejdę do plusów i. Minusów. Tak więc po kolei zaczynamy od plusów. Pierwszy plus to już jest to, o czym wcześniej wspomniałem, czyli niska waga tego noża. 82 gramy przy nożu dosyć sporych rozmiarów to jest naprawdę świetny wynik. Dzięki czemu, tak naprawdę, kiedy go schowamy do kieszeni, nie czujemy, że on tam się znajduje. Możemy nawet o nim zapomnieć i przypomnieć sobie dopiero w momencie, kiedy, ty, kiedy go potrzebujemy, kiedy musimy go użyć. Więc to zdecydowanie na plus. Kolejny plus to jest komfort pracy, trzymania, użytkowania tego noża. No jest on wynikiem świetnie tutaj zaprojektowanej rękojeści, spójrzcie proszę na te wyżłobienia, które tutaj są, na te wszystkie uwypuklenia i w momencie kiedy bierzemy ten nóż i chwytamy go, to wszystko idealnie pasowuje się w naszą dłoń, zarówno kiedy nóż trzymamy w ten sposób, tutaj również znajduje się jimping, dzięki któremu mamy dodatkowo ten chwyt zabezpieczony również od góry, jak i również w momencie, kiedy chwycimy go w ten sposób, do jakichś bardziej precyzyjnych prac, wykorzystując ten finger choil. I tu muszę od razu przyznać, że jest to pierwszy nóż, jaki miałem, jakim pracowałem, który, przy którym naturalniejszym chwytem dla mnie był właśnie ten z wykorzystaniem finger choila ponieważ w różnych innych nożach mimo tego, że niektóre miały ten finger choi zawsze bezpiecznie pewnie czują się trzymając go w ten sposób czyli mają tutaj jednak zachowaną pewną odległość od krawędzi tnącej tutaj takiego problemu nie miałem tutaj od razu ten nóż chwytałem w ten sposób mogłem tutaj w ten sposób nim pracować bez żadnych obaw, bez żadnego lęku, że za chwilę mój palec ześliznie się na krawędź tnącą, więc to zdecydowanie na plus no i również tutaj ten chwyt świetnie uzupełnia ta tekstura na na rękojeści słynna tutaj, już dwustronna tekstura, gdzie opór mamy zarówno w ten sposób, jak i również w tą stronę, w zależności od tego, w którym miejscu nóż chwycimy. Również wygodnie się nim pracuje, trzymając go w odwróconym sposób. Tutaj również mamy specjalne uwypuklenie, które zabezpiecza nam palce przed zcizniaciem się. Na krawędź tnącą, gdybyśmy musieli jakoś ciężko tutaj pracować, wbijając ten nóż jakiś materiał, przedmioty, więc to również tutaj świetnie się użytkuje. Zdecydowany plus dla Manixa dwójki za te właściwości. Kolejny plus to są bardzo dobre właściwości tnące. Mamy tutaj stal CTS-BD1, jest to stal narzędziowa w produkcji amerykańskiej i muszę przyznać, że stal jest przyzwoita. Dobrze się. I łatwo ostrzy do poziomu golenia. ostrość trzyma naprawdę bardzo przyzwoicie. Jest to zdecydowanie coś lepszego niż 8 cr 13 mv Aus 8, czy inne, czy inne też popularne stale budżetowe. No wiadomo nie jest to poziom przykład S30V, ale gdzieś tak po środku bym tą stal umieścił. Mamy tutaj pełen szlif płaski. Dzięki temu naprawdę świetnie się tym nożem kroi wszelkiego rodzaju materiały. No i również tutaj wrócę do tego chwytu, trzymam go, naprawdę świetne, świetne właściwości, świetnie się tym nożem pracuje. Kolejny plus to jest clips clips charakterystyczny dla wielu noszy spiderko tutaj mamy go zamieszczonego, umieszczonego w takim lekkim kątem względem, tak powiem, osi noża, Dzięki temu, raz, że ten klips no świetnie trzyma nóż, jest, jest sprężysty, nie jest ani za mocny, ani za słaby. Naprawdę ten nożyk bardzo dobrze się z kieszeni go wyciąga, jak i też wkłada, nie ma tutaj żadnego oporu, nie trzeba się siłować z tym nożem. Zresztą spójrzcie teraz sami, jak tutaj to płynnie i gładko idzie. No i tutaj też taki dodatkowy plus, również związany z klipsem, to jest właśnie to jego umiejscowienie, nie na wprost, że tak powiem, tej osi noża, tylko właśnie pod takim lekkim kątem, dzięki czemu kiedy ten nożyk wkładamy do kieszeni mimo dosyć sporych rozmiarów, dosyć dużej szerokości, to tak naprawdę ten nożyk nam aż tyle miejsca w tej kieszeni nie zajmuje, ponieważ idealnie chowa się, że tak powiem, w tej bocznej części, wkładając go do kieszeni, do prawej kieszeni spodni jest wszystkie tutaj, cała ta głownia idealnie chowa się nam z boku, zostawiając bardzo dużo miejsca tutaj z boku, z lewej strony na inne rzeczy, na przykład portfel. Ja przeważnie w tej kieszeni noszę również portfel razem z nożem, więc tutaj naprawdę nie miałem problemu. Portfel bez problemu się mieścił, można było go spokojnie sobie wyciągać, a nożyk dalej siedział w kieszeni, więc tutaj też zdecydowanie jest to rozwiązanie na plus. Bardzo mi się spodobało i chciałbym widzieć takie rozwiązania praktycznie w każdym nożu. Tyle byłoby, jeśli chodzi o plusy, teraz przejdę szybko do minusów. Pierwszy minus to jest bardziej może ma takie subiektywne, prywatne odczucie co do wyglądu tego noża. No Bardziej jeśli chodzi o wygląd, podoba mi się on w momencie, kiedy jest zamknięty, tak jak teraz. Tutaj no, bardzo ładnie to wszystko wygląda, ładnie się tutaj to komponuje, no ale po otwarciu jakoś nie przemawiają przyznam szczerze do mnie proporcje tego noża, czyli długa rękojeść, krótsza optycznie, wizualnie, też wymiarowo głownia, no ale przede wszystkim krótka krawędź tnąca. No szczerze, że pod tym względem jakoś ten nożyk mi nie za bardzo podpasował, jednak wolę, żeby te proporcje były bardziej zachowane. Zdaję sobie sprawę, że jest to wymuszone tą wygodą użytkowania, tym komfortem, ergonomią tego noża. Dlatego Tutaj może nie jest jakiś duży minus, ale mały, mały minusik, jeśli chodzi o, o ten wygląd. To przyznam szczerze, że nie za bardzo średnio mi się ten nożyk jednak podoba. Kolejny minus, no to już jest coś, co powiem, bardziej konkretnego to jest konstrukcja jego, a konkretnie konstrukcja na nity, przez co, jeśli ktoś ma ochotę ten nóż rozkręcić, no to niestety tutaj ma. To zadanie praktycznie uniemożliwione. Jedynie co, to śrubę mamy tutaj typu Torx na piwocie, żeby sobie to wyregulować. Pozostałe mocowania, no jeszcze oczywiście od klipsa, ale pozostałe mocowania to są nity, więc jest to konstrukcja tak naprawdę nierozbieralna. No chyba, że ktoś jest w stanie te nity sobie z powrotem, z powrotem umieścić bądź jakoś inaczej tutaj tą kwestię rozwiązać. No ale jest to pewne ograniczenie. Nie każdy lubi się w to bawić. No i kolejny minus to jest... Przyznaczę, że blokada nie chodzi tutaj oczywiście o jej pewność, bo jest ona pewna, zapada bardzo, bardzo pewnie. Tutaj wszystko ładnie, świetnie. Żadnego Blade playa nie ma ani góra dół, ani na, na boki, ale minusem jest komfort użytkowania tej, tej blokady. No, jest ona na pierwszy rzut oka bardzo podobna do Axis Locka od Benchmade'a. I generalnie, jeśli chodzi o samą pracę, tutaj tą blokadą, no to faktycznie tak jest. Zasada działania, jeśli chodzi o. Odblokowanie to jest bardzo zbliżona. Sama zasada już działania tej blokady to jest jednak i trochę inna bajka, zarówno porównując Balbering Lock i Axis Locka od Benchmade, a. ale przyznam szczerze, że to wszystko chodzi tutaj znacznie toporniej i ciężej niż w przypadku noży od Benchmade z Axis lockiem. No i tutaj mając to porównanie, no muszę uznać to, to za minus. Nie sprawiało mi zbyt dużej przyjemności korzystanie z tej blokady, i przyznam szczerze, że. Na początku bardzo często miałem tak, że wolałem, kiedy chciałem zamykać ten nóż, moim naturalnym odruchem było obrócenie go i szukanie listka od liner Locka. No niestety tutaj takiego listka nie ma, musiałem siłować się trochę z tą blokadą. Tym bardziej, że masz na przykład mokrą dłoń, no to jeśli chcemy tutaj odblokować, naprawdę trzeba do, do, użyć dosyć sporej siły. Przez to ten nożyk bardzo często na przykład wyśliznął się. Zdarzyło mi się tak z 2-3 razy. Że chcąc go sobie złożyć po pracy, po prostu nacisnąłem mocno. Nie, nie zablokowałem tutaj w tej części dłoni zbyt dobrze tego noża, no i po prostu mi się wyśliznął i poleciał gdzieś. Więc to jest w moim zdaniem zdecydowany minus. No, myślałem, że ta blokada będzie praktycznie taka sama jak Axis Lock, tylko z trochę innym rozwiązaniem wewnątrz, ale niestety nie jest, więc to również na. Minus, jeśli chodzi o ten nożyk. Teraz jeszcze krótkie porównanie do kilku innych noży. Tutaj mamy Sanremu 710, Kersha Link, i Victorinox 91 mm Huntsman. Więc tak to się prezentuje. Tutaj chyba najbliżej, wymiarowo z Manixowi dwójce do Kersholinka. No ale jak widać, rękojeści te dysproporcje, o których wcześniej wspominałem, są już tutaj bardzo widoczne przy tym porównaniu. Kersha Link jest jednak trochę bardziej pod tym względem zrównoważoną konstrukcją. Tu mamy zdecydowanie dłuższą rękojeść, a samej krawędzi tnącej, no sami widzicie, że jest tutaj w Manixie dwójce znacznie mniej. Podsumowując moją recenzję Spider x 2 Lightweight, no muszę przyznać, że jest to nóż pełen sprzeczności w moim odczuciu. Ponieważ ma on świetne pewne właściwości, świetne pewne cechy inne, o których już wcześniej wspominałem, już tak fajne nie są mi trochę mi tutaj przeszkadzają, ale to co muszę przyznać uczciwie i szczerze, to jest to świetny nóż do pracy. Zdecydowanie, jeśli nie interesują nas za bardzo względy estetyczne, wizualne, jeśli nie przeszkadzają, nie przeszkadza nam zamknięta konstrukcja, to naprawdę ten nóż jest świetnym narzędziem. Po prostu narzędziem. On nie ma wyglądać, on nie ma być jakiś ładny, nie ma robić takiego wow, jak się go wyciągnie, on ma być po prostu zrobić robotę i ma być odłożony z powrotem do kieszeni. I to jest moim zdaniem jego największa, największa, zaleta. Więc jeśli komuś naprawdę nie przeszkadzają względy tak jak wcześniej mówiłem, estetyczne, śmiało może taki nóż wziąć, ponieważ będzie musi nim genialnie pracować, bardzo wygodnie, bardzo komfortowo i naprawdę doceni to kosztem oczywiście właśnie wyglądu czy też komfortu użytkowania tej blokady od Spyderco, czyli Ball Bearing Lock. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o recenzję Spider x 2 Lightweight. Tak jak zawsze, zapraszam Was do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli tego nie robicie. I do usłyszenia.